Całe moje życie to była rozmowa z maszyną. Ja miałem... Moja żona organizowała całe życie wewnętrzne w domu. Ja się nie wtrącałem, natomiast siedziałem, najczęściej po nocach pisałem. Profesor Gerard Labuda jest wybitnym historykiem i nieprzeciętnie twórczym naukowcem. Napisał kilkaset prac naukowych, rozpraw, artykułów i ponad 50 książek. Wyliczyli tego mnóstwo, jest tego około 2000, już sam się nie orientuję, ile ja tego napisałem. Pan profesor Gerard Labuda jest tytanem pracy i mimo, że jest skromnym człowiekiem i pozornie niewymagającym, to poprzez taką postawę wobec pracy i życia narzucał siłą rzeczy swoim uczniom również taką żelazną dyscyplinę. Także można powiedzieć, że jest nauczycielem, który jest charyzmatyczną osobą, ale też bardzo, bardzo wymagającą. Jednak profesor wymaga przede wszystkim od siebie. Ja przecież na pierwszym roku napisałem 230 stron pracę magisterską, która jest wydrukowana w 1937. Napisałem pracę doktorską jako student na trzecim roku studiów. W czasie wojny się doktoryzowałem na podstawie tych prac. Polska i krzyżacka misja w Prusach to pierwsza książka młodego Labudy. Ukazała się w 1937 roku. Później przyszła kolej na studia nad początkiem państwa polskiego, pierwsze państwo słowiańskie, państwo Samona i wiele innych. Profesor był współautorem i pomysłodawcą wiekopomnego dzieła pod tytułem Historia Pomorza. Napisaliśmy 7 tysięcy stron historii Pomorza w 8 tonach, więc to jest moje główne osiągnięcie naukowe. Takich głównych osiągnięć jest dużo więcej. Z pewnością należy do nich 5-tomowa Historia dyplomacji polskiej. Napisany już tom 6 jest gotowy do druku, ale nie zawsze chętnie i w całości wydawano książki profesora. Dzieje granicy zachodniej na przykład po raz pierwszy ukazały się bez ważnych fragmentów, na których zmiany nie zgodził się autor. Profesor jednak nigdy nie narzekał na trudne warunki polityczne. Mi się zawsze pracowało dobrze. Ja byłem izolowany właśnie. Proszę pani, nie pozwoliłem sobie na żadne, jakby to powiedzieć, kompromisy naukowe. Pracę naukową traktowałem zawsze to samo. I ponieważ na szczęście, ja ponieważ jestem głównie mediewistą, miałem właśnie to szczęście, że publikowałem to i nie miało żadnych interwencji, bo to nikogo nie obchodziło. Natomiast miałem interwencję wtedy, kiedy napisałem swoją podstawową taką rzecz, Dzieje granicy zachodniej. I tam właśnie takim kamieniem obrazy było słynne orędzie biskupów. To wtedy było ogromny tutaj nacisk, żeby to potępić. Sprawy nauki idą na pierwszym miejscu. Ja nie mogę ustąpić w sprawach naukowych ani centymetr. Bo to nie jest moja prawda, to jest prawda naukowa. Ja tym nie szafuję. Jak nie chcą się tej prawdy przyjąć taka, jak ona była, no to nie. A wszystko zaczęło się wiele lat temu w wiejskiej podstawówce na Kaszubach. Byłem dość chudernawy, więc poszedłem dopiero w 8 roku życia do szkoły. Ale byłem jeden tydzień w pierwszej klasie, 2 tygodnie w trzeciej klasie i od razu zostałem przeniesiony do trzeciej klasy, bo ja umiałem czytać, pisać, nauczyłem się od moich braci i od siostry. Mimo, że na lekcjach okrutnie się nudził, jak sam mówi, kochał szkołę. Wstawał codziennie o 5:30 i wyposażony przez matkę w butelkę mleka wędrował 4 kilometry. Studiowałem jako młody człowiek w gimnazjum Sokratesa, Platona, Arystotelesa, bośmy czytali w gimnazjum po grecku i po łacinie. Rodzice małego Gerarda mieli w stosunku do chłopca zupełnie inne plany. Matka marzyła o karierze księdza dla swego uzdolnionego synka. Sama jednak nieświadomie zapaliła w nim iskrę zainteresowań historycznych. Po raz pierwszy to zorientowałem się wtedy, kiedy mama wyciągnęła z szuflad stare gazety i ja zobaczyłem, że w tych starych gazetach jest mnóstwo ciekawych rzeczy. Ojciec pana profesora wrócił z I wojny światowej jako inwalida i objął gospodarstwo rolne w Żukowie. Rodzice pochodzili z kaszubskich Lemanów. Lemanami nazywano warstwę pośrednią między szlachtą a chłopstwem. Mówiono na nich pankowie, półszlachta, szlachta zagrodowa albo wolni chłopi, czynszowi chłopi. W Wejherowie, rodzinnych stronach profesora Labudy, otwarto nawet specjalną wystawę z okazji 90-lecia urodzin poświęconą honorowemu obywatelowi miasta, gminy i wsi Luzino.
Na otwarciu tej wystawy było, no, można powiedzieć, wręcz rekordowo dużo osób. To też świadczy o tym, jak mocno związany jest z naszym regionem. Nie ma takiego kręgu osób w naszym najbliższym otoczeniu, które by nie wiedziało, nie słyszało i nie żyło profesorem Gerardem Labudą i jego osiągnięciami, jego dorobkiem. Z okazji sesji poświęconej najstarszym dziejom Wejherowa, ponieważ była ona w maju, to był okres konwalii, pan profesor po prostu przyszedł z konwaliami i wszystkie panie zostały tymi pięknymi kwiatami obdarowane. Powiedział, że gdyby nie Luzińska podstawówka, to nigdy nie dostałby się do świata nauki i nie byłby tym, kim jest. Bycie z panem profesorem i poznawanie go, tak skromnego człowieka, a tak mądrego człowieka. Wszystkie jego powieści to jak paśnie. Cały czas jest wśród nas obecny, często gościł u nas. Oczywiście teraz już rzadziej, bo zdrowie nie pozwala, ale w zamian my jedziemy do Poznania, do profesora odwiedzić go. Czy to urodziny, czy inna uroczystość, staramy się pamiętać. I mieszkańcy doskonale pamiętają, że mają taką wspaniałą osobę, która cały czas myśli, żyje, myśli o Luzinie i pamięta o nas. Profesor zna kilka języków, m.in. niemiecki, francuski, angielski, serbski, czeski, rosyjski, fiński czy węgierski. Jednak jego pierwszym językiem jest kaszubski. Moim językiem jest kaszubski. Ja tylko po kaszubsku dobrze mówię. A polski to jest dla mnie nauczony język. Tak, tego się nauczyłem. A natomiast po kaszubsku mówię po dziś dzień bez... No lepiej jak mogę gadać po kaszubsku. Czy my są zędzimy z Kaszuba, a to mogę domyć po kaszubsku. Tak, tak. Profesor Labuda urodził się w 1916 roku. 20 lat później na stałe osiadł w Poznaniu. Ja nie jestem Kaszubą z Poznania. Ja jestem Kaszubą w Poznaniu. To jest duża różnica podstawowa. Profesor utworzył na uczelni Zakład Historii Pomorza. Dwukrotnie był prezesem Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, prezesem Polskiej Akademii Umiejętności i dyrektorem Instytutu Zachodniego. Dwie ostatnie instytucje ocalił od likwidacji. Sam swoje życie kwituje jednym zdaniem. Ja miałem normalny żywot profesora. Nic nadzwyczajnego się nie działo. Najpierw studia, później praca na uniwersytecie były treścią jego życia. Moja cała formacja umysłowa jest związana z uniwersytetem przed 1939 rokiem. Ten uniwersytet, który przyszedł po wojnie, to już nie jest tak całkowicie mój uniwersytet. Mój uniwersytet skończył się, jego legenda, jego sposób bycia, sposób zachowania, to jest wszystko okres przedwojenny. Ja jestem nosicielem tradycji tego właśnie uniwersytetu dawnego. Jego ukochana uczelnia nie zawsze odwzajemniała tę miłość. W latach 1962-65 był rektorem uniwersytetu, a niedługo później został z niego wyrzucony. Nie chciałem potępić moich synów, którzy w 68 roku byli w tych studenckich założeniach. Mnie akurat w kraju wtedy nie było, ja byłem w Niemczech na badaniach. No i dopiero rektor Jurga przywrócił mi prawo profesora z powrotem, że ja zostałem uznany jako profesor uniwersytetu i profesor Akademii Nauk. Na jubileusz 90-lecia urodzin i 70-lecia pracy naukowej profesora Labudy przybyli do Auli Uniwersyteckiej jego przyjaciele, współpracownicy i uczniowie. Profesor na uroczystość przyjechał ze swoją najnowszą książką, Historią Kaszubów w dziejach Pomorza. Panu profesorowi Stanisławowi Lorencowi wręczam to główne dzieło mojego życia. To główne dzieło mojego życia. W 1999 roku odeszła żona profesora, Alberta z Wielopolskich Labudowa. Jak sam o niej mówi, arystokratka najwyższego rzędu. Ta fotografia bez reszty oddaje nasz stosunek. Tak. Byłem pod opieką żony i dzięki niej mogłem pracować. Jeżeli cokolwiek w życiu zrobiłem, to co najmniej w 50% zasługa mojej żony. Ideał kobiet, dlatego że rozumiała moją misję, że ja jestem, no jestem biwadło naukowe. Profesor żyje nauką.
Nauka, jego zdaniem, jest najwyższym dobrem kultury narodowej. To z niej bierze się postęp. Jednak motorem jego działań jest miłość. Najważniejsze w życiu jest tak. Przede wszystkim miłość, którą nakazuje Ewangelia. I ta miłość przede wszystkim zwraca się w rodzinę. To jest siła żywotna. Labudowie wychowali 5 dzieci, 4 synów i córkę. Oleś jest we Wrocławiu profesorem romanistyki, właśnie po mamie odziedziczył zawód i bibliotekę. No, natomiast matematyk drugi jest w Mississippi University w Stanach Zjednoczonych. Trzeci, Adam, jest historykiem sztuki w Berlinie. Czwarty, biolog, Damian, jest profesorem biologii w Montrealu. Córka mieszka i pracuje w Genewie. Ja rozpuszczałem córeczkę. Zawsze byłem gotów nawet siąść i opowiadać jej bajeczki. Tego nigdy nie robiłem. Ale dla córki właśnie miałem czas i ona właśnie cała... I oczywiście jest, między nami jest wyjątkowa więź między mną a moją córką po dziś dzień. Mówiąc o profesorze, nie można nie wspomnieć o psie. Suczka Amika, wierna towarzyszka życia Gerarda Labudy do dzisiaj. No tak. Tak. Docieranie do źródeł historycznych i ich analiza stały się pasją życia profesora Labudy. Umysł mam analityczny, bo są dwie możliwości. Można pracować syntetycznie, metodą dedukcji, właśnie pisać podręczniki, syntezy i tak dalej. Mnie to nie interesowało. I ja się całkowicie bez reszty ograniczałem do wykładów historii powszechnej, historii Polski, ale zawsze nie żadną podręcznikową formą wykładu, tylko problemy mnie interesowały. Jak mawia profesor, historia jest nauczycielką życia, a wolność największym dobrem człowieka. Dlatego głównym zadaniem historyków jest docieranie do prawdy. Teraźniejsza współczesność stanowi przygotowanie do przyszłości. I to jest najważniejsze zadanie, które musimy naszym następcom powierzyć. My jako profesorowie nie jesteśmy do niczego innego zdatni, tylko badając przeszłość, wykładając ją, przygotowujemy tych ludzi do zrozumienia, czym będzie przyszłość. Niewiele będzie tych zmian, prawda? Tylko dynamika jest tego inna. Będą żyli w tym samym świecie, ale muszą być przygotowani właśnie tym doświadczeniem dnia codziennego. I to jest główne zadanie historii. Profesor stworzył pojęcie faktów historycznych i tylko nimi kieruje się w pracy naukowej. Jest również autorem nowej koncepcji historii kultury. Ciekawość powoduje inwencję. Człowiek zaczyna myśleć, żeby... Co to jest, co się dzieje, prawda? Rozwiązać. Jak doszedł do jakiegokolwiek rozwiązania, to tworzy innowacje. To znaczy zmienia swoją inwencję w produkt, wytwór, który zaspokaja jego potrzeby. Gdy ta innowacja sprawdzi się w życiu, to ona ulega upowszechnieniu. To jest imitacja, to znaczy naśladownictwo. Tymi trzema prawami rządzi historia ludzkiego działania, ludzkiej twórczości. Historia innowacji to jest historia kultury, a historia kultury to jest historia cywilizacji. Za nasze noce i morze i żeglowanie. Profesor jest spełnionym naukowcem, ojcem człowiekiem. Jednak jedno jego marzenie się nie spełniło. W dzieciństwie chciał zostać marynarzem. Mam rozum, że ja się nie nadaję na marynarza. Uznałem to. Powiedzieli mi właśnie, że nadaje się przy swoich kwalifikacjach fizycznych, się nadaje na kuchcika na okręcie. No powiedziałem, no tego się nie podejmę. Czasem dobrze, że nie wszystkie marzenia się spełniają. Jaka byłaby polska nauka, jaki byłby uniwersytet imienia Adama Mickiewicza, gdyby nie, jak określił go rektor Stanisław Lorenc, okręt flagowy, logo tej uczelni. Jest taką osobą bardzo ciepłą, a przy okazji bardzo skromną i taką osobą chyba, która może być wzorcem nawet w dzisiejszych czasach, bo dzisiejsze czasy sądzę, że potrzebują innego wzorca i ten inny wzorzec nam się tutaj objawia w postaci profesora Gerarda Labudy. Całe życie poświęciłem nauce, to mogę powiedzieć, tak, rodzinie i nauce i ojczyźnie, tak, jak mogłem, tak służyłem ojczyźnie. Tak.